Podłączę ten mikrofon. Dziewczyny, weź się na tę stronę. Marcina, posuń się. To jest dla pana. Ja będę do Marcina, bo kawę sobie przesunąć jeszcze. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Bardzo nam jest miło, że dzisiaj jest średnia wieku, tak? Chyba poniżej 20 nam się udało po raz pierwszy, albo poniżej 20 paru lat. Bardzo się cieszymy, że przyszła tutaj młodzież, ponieważ to są takie naprawdę ostatnie chwile, ostatnie lata, kiedy możemy realnie porozmawiać z bohaterami naszej historii, z tymi bohaterami, którzy faktycznie ryzykowali swoje życie w każdym dniu, ryzykowali utratę tego życia i zdrowia i wielu z przyjaciół, z rodziny poległo. Witamy dzisiaj serdecznie pana majora Zbigniewa Lazarowicza, pseudonim Bratek. Ja tylko pozwolę sobie, bo zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, pokazać zdjęcie pana majora z czasów młodości. Nie wiem, czy państwo widzą, niesamowicie przystojny mężczyzna tutaj na mnie zrobił duże wrażenie, więc chcę się podzielić, będzie można tutaj zobaczyć z bliska później, no naprawdę aktorska uroda pani Zbigniewie, to pan Zbigniew wygląda fantastycznie, wykład 90 do dzisiaj, ale to jest po prostu zdjęcie aktorskie. Pokażę jeszcze drugie zdjęcie, jest to zdjęcie ojca, pana Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. Czy może ktoś wie, dlaczego obchodzimy 1 marca? Nie będę czekała na odpowiedź, bo większość zakładamy z nas wie, ale może warto krótko przypomnieć. Ja wiem. 1 marca jest rocznicą zamordowania członków 4 zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, WIN. I pan Adam Lazarowicz, syn pana Zbigniewa, również tego dnia poległ, został zamordowany. Został pochowany w zmiennym grobie i do dzisiaj jeszcze nie został odnaleziony lub nie wiemy, czy został odnaleziony. Więc właśnie tu mamy syna bohatera, którego data śmierci wyznacza w ogóle święto żołnierzy wyklętych. I teraz już chciałam powolutku oddać głos panu Zbigniewowi i zapytać o takie krótkie rzeczy. Żeby opowiedział pan króciutko o rodzinie, ale tak króciutko o regionie, z którego pan pochodzi, króciutko o rodzinie, o tym, jak wstąpił pan, kiedy pan wstąpił do konspiracji, o przysiędze i później przejdziemy już do akcji Burza i do największej bitwy partyzanckiej w ramach akcji Burza na Podkarpaciu, którą dowodził właśnie ojciec pana Zbigniewa, pan Adam Lazarowicz. I oddaję głos pani Zbigniewie. Pochodzę z rodziny Lazarowiczów, w rodzinie patriotycznej, bo już od pokolenia, chyba dwa pokolenia wstecz, to co ja pamiętam i o czym przekazano mi w opowiedziach rodzinnych, w tej tradycji rodzinnej. Już ojciec mój był wychowywany w takim patriotyzmie. Mając 17 lat, powstano pierwszy raz, gdy Polska powstawała w 1918, ojciec jako ochotnik zgłosił się do oddziałów wojskowych, mimo tego, że był uczniem i nie obowiązywało go, to jeszcze zresztą młody był. Nawet 17 lat jeszcze nie miał ukończonych, także trochę sfałszował swoją metrykę. No i rodzice się nie chcieli zgodzić na to, żeby on poszedł do wojska. No to za paczkę papierosów ojciec kolegi jego poszedł i zaświadczył na komisji, że Adam jest jego synem i że on się jako ojciec zgadza na to, żeby poszedł na ochotnika.
do wojska. Był, walczył na Wołyniu, był jeszcze wtedy uczniem gimnazjum we Lwowie. No ale rodzice jednak go potem ściągnęli stamtąd z Wołynia i przenosili się do Jasła i w związku z tym też między innymi jego ściągnęli i w Jaśle, bo uciekali ze wschodu przed Ukraińcami. No i to Jasło było rodzinnym miastem rodu Lazarowiczów. Stamtąd pochodził dziadek, pradziadek. W Jaśle się rodzili. No i ojciec tam w Jaśle do gimnazjum jasielskiego chodził i uczęszczał. I znów przyszła, rok przyszedł 1920 i w Jaśle, to wtedy był tak, to wtedy bolszewicy szli na Warszawę. I w Jaśle młodzież gimnazjalna, bo to była wtedy była nazwa gimnazjum, nie liceum. Gimnazjalna, ojciec był w siódmej klasie, bo wtedy było ośmioklasowe to gimnazjum. W siódmej klasie, czyli rok przed maturą, znów jako ochotnik zgłosił się do razem z kolegami i z nauczycielami do wojska. Jako ochotnik była to taka uroczysty zaciąg i msza się wcześniej odbyła, młodzież była żegnana przez ludność tą jasielską, przez rodziców i inne. Był taki zwyczaj, że tam dziewczyny chłopakom wstążki przypinały na pożegnanie z orkiestrą gimnazjalną. Zostali odprowadzeni na dworzec i na dworcu wsiedli w pociąg, pojechali do Krakowa na punkt zborny. No, tam rozdzielili ich i przydzielili do dywizji ochotników. Tak, to była ochotnicza taka dywizja. Tam przychodzili przeszkolenie. Ojciec już, ponieważ był w wojsku, więc już jakieś przeszkolenie miał i uchodził za takiego, jak wśród kolegów, za doświadczonego już żołnierza. Także tam przewodził trochę w tym. I walczył w tym czasie pod dowództwem, znaczy dowódcą całej dywizji. To był Władysław Sikorski. Walczył z bolszewikami pod Ostrołęką, to jest na północy Polski, tam była granica Prus Wschodnich i przyparli bolszewików do granicy Prus Wschodnich. Ciężkie walki były, bo bolszewicy nie chcieli się poddać, chcieli się przebijać, jak uciekali już, a nasi znów nie chcieli ich przepuścić, więc wypadało im pójść i dać się internować w Prusach Wschodnich przez Niemców. Ale też się nie chcieli dali, dlatego tam zacięte walki były. Ojciec tam był ranny. W związku z tym potem znalazł się w szpitalu w Warszawie. No i wrócił. Wojna się potem skończyła. Wrócił do cywila. Zdał tą maturę w następnym roku. No i potem studia, rozpoczął studia najpierw na Politechnice Lwowskiej na wydziale matematycznym, ale jakoś potem zrezygnował z tych studiów i przeniósł się do Krakowa, bo tam w Krakowie poznał dziewczynę, która nawiasem mówiąc była kuzynką, z którą kontaktu nie utrzymywali, a to była kuzynka z rodu też tego samego wywodząca się. No ale jakoś tam też ojciec się zakochał w tej kuzynce. No i to go ciągnęło do Krakowa i zmienił studia na humanistyczne, na historię.
dla Uniwersytecie Jagiellońskim i przeniósł się na studia z Lwowa do Krakowa na humanistykę. Tam ukończył te studia, tu jest nawet absolutorium przyniosłem tu ojca z tego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest indeks. Tak. Tak. Jeszcze duży plan na dzisiaj, tak. Powieści. No to o rodzinie można było wybrać. No właśnie. To teraz jak pan szedł do konspiracji? Ale to wystarczy. No właśnie, bo mamy tyle tematów dzisiaj jeszcze, że tak. Ja już wiem ile. Tak. Proszę co zrobić, jak pan wstąpił do konspiracji? Więc ojciec znów jako ochotnik walczył w 1939 roku, bo był zwolniony ze służby wojskowej ze względu na chorobę płuc. Narawił się po zapaleniu płuc w gruźlicy i był zwolniony z obowiązku wojskowego. A już był w stopniu porucznika i jako ochotnik zgłosił się do wojska i został przyjęty. Zrobili go nawet ostatnim komendantem miasta Dębicy. I te wycofujące się wojska polskie tam szukały pomocy jakiejś, czy z benzyną, czy z tego, to ojciec sam tym dyrygował. Później, jak podeszli Niemcy pod Dębicę i trzeba było się ewakuować, poszedł na wschód i wstąpił do oddziału walczącego zgrupowania koło Rawy Ruskiej i tam został dowódcą kompanii, dowodził w walkach z Niemcami. No i potem Sowieci, jak podeszli ze wschodu, zgrupowanie zostało rozwiązane i ojciec nie poszedł do niewoli, tylko mundur przehandlował za cywilne ubranie gdzieś prawdopodobnie u jakiegoś chłopa na wsi. No i wrócił do domu przez zieloną już wtedy granicę, bo była już granica między Sowietami a Niemcami. I rozpoczął natychmiast już na drugi dzień, jak przyszedł do domu witany owacyjnie i radośnie przez rodzinę. Już poszedł do Dębicy. W tym czasie ojciec był nauczycielem, kierownikiem szkoły, bo wtedy nie byli na poziomie szkoły powszechnej, jak wtedy się mówiło, dzisiaj mówi się podstawowej, wtedy mówiło się powszechnie, był kierownikiem szkoły powszechnej, nie było dyrektorów, tymi dyrektorzy dopiero byli w szkołach średnich, mieli ten tytuł. No i on już poszedł i szukał kontaktu ze swoimi kolegami z koła oficerów rezerwy, co robić, jak tego. I wtedy postanowili utworzyć koło konspiracyjne, konspiracji, sami ci oficerowie, i rozwinąć jakąś działalność podziemną. No, ojciec został początkowo komendant oddziału tego dębickiego obwodu, wtedy się nazywała Służba Zwycięstwa Polski, potem zostało przemianowane na ZWZ, Związek Walki Zbrojnej, a później dopiero w lutym zostało zmienione na Armię Krajową nazwa. Ja z ojcem od razu, od początku, już jeszcze byłem młodym chłopcem, ale już w związku z tym, że ojciec zawiązał też koło miejscowych rezerwistów i w konspiracyjne, i już zaczęła się działalność ta podziemna, więc nieraz mnie ojciec wykorzystywał do różnych tych, na przykład do przenoszenia dokumentów i tak dalej, tam do konspiracyjnych, no różne takie tam działalność taka była, jeszcze jak na moje lata, to już się zaczynała. No, w roku pierwszego stycznia 1942 roku ojciec, już miałem wtedy, zaczynałem już 17 lat, miałem, ojciec mnie, to był nowy rok, ojciec mnie przywołał do pokoju i zostaliśmy sami i mówi,
do mnie, no wiesz co, ty już kończysz 17 lat, to już powinieneś złożyć przysięgę konspiracyjną i stać się już czynnym żołnierzem Armii Podziemnej. No więc, tego i mówi, ja zdjął krzyż ze ściany, podał mi do ręki i mówi, ja będę powtarzał rotę przysięgi, a ty będziesz, ja będę mówił rotę przysięgi, a ty będziesz powtarzał za mną. No i ta rota była w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski, kładę rękę na ten święty krzyż w znak męki i zbawienia i przysięgam być wiernie służyć ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej Polskiej i tak dalej, tam, była ten. No i kończyło się tym, że tą przysięgą, jak skończył ojciec, no to podał, powiedział te słowa, bo to zawsze przyjmujący mówił, no przyjmujecie w szeregi żołnierzy, wtedy jeszcze nie była Armii Krajowej, jak ja przysięgłem, to był Związek Walki Zbrojnej, przyjmujecie w szeregi Związku Walki Zbrojnej, będziesz walczył z bronią w ręku i nagrodą twoją będzie zwycięstwo, a zdrada będzie karana śmiercią. To była formułka, którą każdy przyjmujący w szeregi Armii Krajowej, odbierający przysięgę, w ten sposób. No i ja to też, tego ojciec, padliśmy sobie obaj w ramiona, tego ojca ucałowałem, ojciec mnie, no i, ścisnęliśmy sobie rękę i ojciec, to ja tak poczułem się wtedy już jakimś dojrzałym mężczyzną i ojciec mówi do mnie, no mówi teraz już, możemy, będziesz już służył normalnie wojsku. I mu jeszcze wyciągnął w końcu papierośnicę, mówi, podał mi, że poczęstował mnie papierosem i mówi, no to ja wiem, że ty palisz, więc już po co mamy być nieszczerzy wobec siebie, bo ja się kryłem z paleniem papierosów wobec rodziców. I mówi, to już lepiej, już oficjalnie, żebym tego, to poczułem się jeszcze bardziej dorosły wtedy, gdy to ojciec mnie tak uznał. No i, mówi, tylko nie pal za dużo papierosów, bo to jest niezdrowe, szkodliwe. No i jeszcze ten mój pseudonim wtedy już ustalony został. No jaki chcesz mieć, mówi, tak się zastanowiliśmy. No, no może być Bratek, no z Kwiatków. No i tak zostałem Bratkiem. I wielu ludzi znało mnie nie po nazwisku, bo w konspiracji, ale po pseudonimie i ten pseudonim Bratka miałem, potem w WiN-ie też byłem Bratkiem i co potem w konspiracji tej już posolidarnościowej, jak mnie aresztowali, to też jeszcze do mnie Ubek mówi, no panie Bratku, mówi tam. Tak, 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 bo też już mnie mieli rozszyfrowanego, więc, tego. Mówi to panie Bratku. I tak byłem Bratkiem, do dzisiaj mnie wielu ludzi, jak przyjeżdżamy na ten, to, mówię, o Bratek jest. No, no i potem było jeszcze, ja zostałem włączony do plutonu, który osłaniał komendę obwodu. Przeszedłem kurs podchorążych. A dowódcą tego kursu podchorążych był Ludwik Marszałek, który tu we Wrocławiu był prezesem okręgu WiN-u i tu został zamordowany w więzieniu wraz z trzema podwładnymi swoimi i leży pochowany na Osobowicach, na tym kwaterze Akowskim. Tam czterech leży. Jak wyglądało szkolenie, bo to nie była podchorążówka. A podchorążówka odbywała się tak, więc mieliśmy kurs podchorążych trwał pół roku. I mieliśmy kursy, odbywały się i w szkole w Gumniskach, jest zdjęcie gdzieś tej szkoły,
do... I na końcu chyba. I spotykaliśmy się. Warunkiem przyjęcia na kurs podchorążych było posiadanie średniego wykształcenia, czyli posiadanie matury. To nie było tak, że chęć szczera, tylko jak mówi, zrobić ciebie oficera, tylko każdy musiał mieć średnie wykształcenie, tak jak w wojsku normalnie przed wojną było. A ja jeszcze matury nie miałem wtedy, więc miałem podwójnie. Raz musiałem się uczyć podchorążówki, a druga rzecz, przygotowywałem się do konspiracyjnej matury. Tu jest zdjęcie księdza jednego, który zamęczony został i zamordowany, który był moim egzaminatorem na maturze mojej, bo najpierw zdawałem małą maturę, czyli po 4 klasach gimnazjalnych i potem licealne 2. Więc drugi raz, 2 razy zrobił tę maturę, jedną małą, drugą. Tak, to jest ten właśnie. On w okrutny sposób został zamordowany przez ubeków, a ci ubecy to byli żołnierze AL-u z Kielecczyzny. Niech pan powie, jakie pan przedmioty zdawał na maturze w konspiracji, bo to mi też dało do myślenia o stanie naszej nauki. I to zdawałem egzamin w konspiracji. Więc były, najpierw pisaliśmy pisemny egzamin i to komisja egzaminacyjna doszła aż do Rzeszowa i tam było rozpatrywane przez komisję tą Ja tylko muszę to powiedzieć, bo to jest dużo osób młodych i nie wiem, nie znam Państwa, ale my sobie cały czas mówimy o stanie takiej, można powiedzieć, prawda, poważnej konspiracji, tak? Że jakąkolwiek ulotkę, nie mówię o wykształceniu wyższym, szło się na Szucha lub do Auschwitz. I